Siema, siema, widzu, kurde, ja mam wrażenie, że teraz te wszystkie gale to dosłownie co tydzień są, bo dopiero co Fame było, a już w ten weekend będzie High League, więc oczywiście ja będę oglądał, zgaduję, że wy też będziecie oglądać, więc jak już będziecie kupować to pay-per-view tego samego dnia jak każdy, też jak ja, to weźcie, użyjcie mojego reflinku, bo kurde, po pierwsze trzeba ukraść 2 złote od Malika, a po drugie jeszcze nie mam żadnej inicjatywy dla was, po prostu dziękuję, no i tyle, bo te laurki to troszeczkę nie wypaliły, ja nawet dalej nie wiem ile sprzedaliśmy pay-per-view na Fejmie, więc taka organizacja Fejmu, zgaduję, że High League prędzej da znać niż Fame z tamtej gali. Ale jak macie jakiś pomysł, jak po pierwsze was identyfikować, tych co kupują z mojego reflinku, a po drugie jak to wynagrodzić, ja myślałem o różnych rzeczach, jakieś Discordy specjalne dla ludzi co kupują z mojego reflinka i tak dalej, no ale nie wiem jak was po prostu zidentyfikować, tak szczerze mówiąc, bo przez RODO mi nie dadzą wasze maile. No ale jak już mogliście wykalkulować po tytule, po tym co mówię i w ogóle, to tak będziemy oglądać najlepsze z najlepszych momentów z konferencji High League 3, a jest ich parę, jest z czego się pośmiać, więc oglądajmy. Nowy nabytek, nową osobę w ekipie, w rodzinie High League. Panie i panowie, piękny i boski Mateusz Kaniowski! Bardzo dziękuję, ale ta impreza nie mogłaby się odbyć bez pana Pawłowskiego, który dzisiaj będzie miał swoje specjalne zadania podczas tejże konferencji. Tak więc, Arku, zrób to, co potrafisz najlepiej. To są bardzo pozytywne zmiany, bo wymieniają pana Pawłowskiego, już nie będzie prowadził tych cage'y, nie będzie prowadził konferencji. Jego specjalnym teraz zadaniem jest to, że mówi zawodników, w sensie ogłasza zawodników, jak przychodzą w tym, wiecie, głosie, jakby, nie wiem, na ring schodzili, że pan Pawłowski, takie wiecie, takie trochę niepotrzebne, ale też dodatkowo ma pomiędzy konferencjami jakiś panel, że wywiady prowadzi, coś takiego. No ogólnie dali go na byle jaką rolę, tylko żeby dalej był. A ja przejdę do ciebie, Bomba, bo widzę, że siedzisz Bomba! Bardzo luzowany. Jestem! Szukałeś mnie? Nie chcę, żebyśmy się kopali po samochodach, więc pojawiłem się prywatnie tutaj. Hej, ale uważaj, że nie masz łóżka, proszę bardzo! Brawo! Zazwyczaj ta pierwsza część konferencji była najnudniejsza, bo najmniej ciekawe osoby tam były, a teraj obie gale robią tak, i High League i Fame, że naprawdę te pierwsze konferencje są ciekawe, w sensie, że po prostu każda walka jest w miarę ciekawa, więc człowiek chce kupić dla każdej walki, a nie już dla main eventu. Akurat w przypadku High League'u to w ogóle nikt nie chce kupić dla main eventu, chyba że ktoś bardzo nie lubi Dubiela i po prostu chce zobaczyć, jak dostanie wpiernicz. Bo ja to mogę mówić otwarcie, jeżeli ktokolwiek wierzy w to, że chłop, który chodził do swojej walki z tłem Lonely, jakąś smutną muzyką, ma siłę i, że tak powiem, taką mentalność, żeby wygrać z kuźwa Alberto. Nie da rady po prostu. Jak to się dzieje? Dla nich to robimy cały Tarzan, cyrk. Tarzan, zgodzisz się z opinią publiczną? Cały cyrk robimy dla ludzi. Chcecie łokci? Więc pytamy na czacie, ale jeszcze raz. Bo to nawet ja nie musiałem pytać. Nie, tutaj nic nie było. Kocham takiego, was. Nie? Najlepsze jest to, że podczas tych wszystkich konferencji oni debatują o wagę, o to, czy łokcie będą, czy nie, bo jak będą łokcie, to będzie lepsze widowisko. A koniec końców, te walki, gdzie często debatują, czy będą łokcie, czy nie, i potem są łokcie, to nawet tych łokci nie używają i w ogóle te walki są nudne. Kamila, słuchaj. Słucham, Aniela. Nie wiem, czy zauważyliście tą maskę, którą zakłada Kamila. Tą maskę Zusie. Maska Zusie, ten udawany demon, udawana pani psycholog, udawana tutaj odwaga, ta pewność siebie, ta przebojowość, a tak naprawdę to jest Kamila w środku. Nie no, ja tutaj widzę mema z dwoma Spidermanami, którzy, wiecie, pokazują na siebie. Nawet bym powiedział, że jeden Spiderman jest bardziej Spidermanowy niż drugi, no bo kurde, no... Ta, co teraz mówi o tym, że zakłada maskę, że udaje panią psycholog, pewną siebie, no kuźwa, a ty co robisz, no wielka bizneswoman się teraz znalazła. Już od dłuższego czasu udaje taką coacherkę, motywację do życia, kuźwa, no z czego ona słynęła, z czego się wybiła, no to jest jakby Linkiewicz, kuźwa, mówiła nagle, że dawajcie dziewczyny, wierzcie w siebie, dążcie do swojego celu, no ja pierniczę. I obsikam się, ja obsikam zbroję, tak, przygotuj wiadro na łzy, będę płakać, będę... jak świnia, będę odkrzepiewać. Dokładnie. Wik, 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 wik,
Ale nie, tam już nie będzie maski, tam wyjdzie Kamila. Tak szczerze, to jest jedna z takich walk, na które ja czekam i będę oglądał z chęcią i w sumie kibicował prawdopodobnie Zusię, ale kuźwa, te konferencje z obu stron są tak żenujące i tak się ich nie da słuchać, no uszy mi krwawią, tak szczerze mówiąc. Kamila jest nudna, popsułaś mi show. Przepraszam, Ewa. No, strasznie nudno, także przepraszam. Ale za to mam dzisiaj dla ciebie specjalną niespodziankę. Masz dla mnie jakiś prezent? Mam dla ciebie prezent. Słuchaj, ostatnio na konferencji tam starałaś się jakieś brudy na mnie wyciągać. No. Trzeba nawet wiem, o co zapytasz. Niestety ci się nie udało. No, chodzi o tą kurtkę Monclera, replikę jakąś sprzedawałam, tak? Dalej mi nie udowodniłaś tego, że to była ta kurtka. Kurde, nawet Hailik sobie znalazło własną lalunę. My się śmiejemy, bo wiecie, lalunę już nie chcą na fejmie, laluna raczej też nie chce do fejmu, to jest takie dwustronne, więc zgaduję, że laluna albo już nie będzie w ogóle walczyć, albo będzie walczyć, co wydaje mi się, że jest bardziej prawdopodobne, bo jest, to jest duży hajs, o wiele większy niż sprzedawanie podróbek, i pójdzie do High League'u, więc raczej jeszcze laluny się nie pozbyliśmy totalnie. Ale zauważyłem, że dużo ludzi, których na przykład fejm już nie chce, bo ogarnęli, że im się nie opłacają lub... że nie wiem, coś odpierniczają, to zawsze idą do High League'u i potem High League dopiero ogarnia, że ej, w sumie już rozumiemy, dlaczego Fame ich nie chciało, damy ich na specjalne miejsce na konferencji. Sorry, że przerwę. Masz w gratisie, spokojnie. Ewa, muszę przerwać ci na chwilkę. Odnośnie tych perfum mogę powiedzieć tylko to, że z perspektywy mężczyzny, jakby no są niepraktyczne, bo są na tyle inne i wyróżniające się, że jak się ma inną kobietę w domu, to od razu poczuje, że byłeś u innej bary. Bardzo ci dziękuję. Czyli to nie zachęcasz do zdrad, tak? Nie, chyba tu bardziej odradzał tych perfum i takie to trochę... To jest jeden z tych takich cringe'owych, takich serowych, że tak to powiem, tekstów Malika na tych konferencjach, ale w sumie dzięki temu, że takie teksty są, to nawet to powoduje, że ten High League jednak czymś się wyróżnia. Wiecie, Fame MMA miało przez dłuższy czas Boxdela, który na konferencjach większość czasu patrzył na czat na telefonie, a High League ma Malika, który do końca nie ogarnia, co się dzieje, jakieś swoje ojcowskie żarty daje. Drogie panie, nikt między wami nie stoi w tym momencie, naprawdę, nie musicie się hamować. Czyli to przez te komentarze dzisiaj spokojniej? Jak jest? Jeszcze raz? Tak powiedziała Kamila, że to przez te komentarze teraz już tak nie robisz. To była w sumie jedyny negatyw Kaniowskiego, że on za bardzo starał się robić te dymy i widać jak tutaj podkręca je, że no, nikt między wami nie stoi, sugerując, że się powinny tam pobić. Potem mówi, że no, przez te komentarze już nie dymicie, że coś takiego, no, takie trochę żałosne, ale ogólnie Kaniowski wydaje mi się, że o wiele mniej cringe'owy niż Pawłowski, więc zmiana i tak na plus. Pierwsza, po drugie myślę, że powinniśmy tutaj chyba przeprosić ludzi wszystkich za to, że robimy taką stypę, że tutaj kobiety dymią, a my jesteśmy największymi stypiarzami, więc ja w imieniu swoim i Lukasa chciałem bardzo was przeprosić, naprawdę, i dla kobiet wielkie brawa za to, że tu robią dymy, a my nie. TikTokerzy zawsze będą TikTokerami, to wyróbcie te dymy, a nie przepraszajcie za to, że nie robicie dymów i jeszcze klaskanie dla kobiet za to, że oni robią dymy, a wy nie, ja pierniczę. Nie wiem, kto pomyślał, że dawanie TikTokerów to dobry pomysł do jakiejś federacji, no widzicie, jak to się kończy. Tak, chciałem, żebyś dokończył tamto. Dlaczego uważasz, że twój tata wszystko miałby, w porządku, synek, miałby kończyć karierę Alanowi, jeżeli by wygrał? Denis też miał zakończyć moją karierę ostatnio. No właśnie, Denis nie dał rady, no to poprosił o pomoc ojca, no. Ogólnie tutaj cała ta konferencja, ta trzecia część była ciekawa. Jest tam bardzo ciekawy wątek tego, że chłop będzie się bił z tatą i ten tata równocześnie na tej samej gali bije się co syn. Ogólnie bardzo ciekawe, to jest jedna z tych walk, na które najbardziej czekam, ale konferencja sama w sobie, ja wiem, że dla was nie będzie zbytnio atrakcyjna, bo może to tylko mi się tak bardzo podoba. Poza tym nie ma jakichś super śmiesznych, ciekawych momentów. Po prostu cała konferencja była miła do słuchania, taki troszeczkę podkaścik. Ogólnie jest fajny kontrast tego Denisa, który jest takim pseudo, wiecie, gangusem i w ogóle, ale ci normalnie nazwałeś mnie F, no to kurde, masz do końca życia przerypane, a drugi taki ojciec, widać, że wyluzowany, chłop, który, wiecie, już ma przeszłość i to bardzo długą i profesjonalną w swoich sztukach walku i tak w ogóle, ogólnie będzie bardzo ciekawa walka po prostu, no, tyle wam mogę powiedzieć o tej konferencji, o tej części. No właśnie, ty jesteś całe życie taki spokojny, taki uśmiechnięty. Co by się musiało wydarzyć w twoim życiu, żeby ktoś cię tak sprowokował, żebyś się na niego rzucił? Co ta druga osoba musiała by ci powiedzieć? Zabrać mi stejka. Tutaj mamy ponownie tak, że jest konferencja tak średnio ciekawa, w sensie 50% konferencji jest nieciekawe, no bo mamy Robura kontra Burnejka. No kurde, bardzo fajna będzie ponownie walka, ale konferencja sama w sobie, no widzicie, taka trochę boomerska, podzielić na, nie wiem, cringe'owa i tak trochę też nudna. Ja nagrywam disco polo, a Natalia, tak, idzie, Natalia ze mną idzie z tobą na śniadanie.
kiedy ty przegrywasz i to jest tak. Bardziej pewne. No, zobaczymy, dobra. Mordeczko. To jest takie trochę śmieszne, bo Marcin Dubiel po prostu tutaj dodatkowo do jego garzy, czyli Alberto garzy, nie wiem ile tam pieniędzy dostaje i dodatkowo do tego, co fejmu dostanie, to jeszcze dodał do tej garzy to, że po prostu Natsu z nim pójdzie na randkę. Znaczy na śniadanie niby. Ale w sumie bardzo ciekawe, no bo Natsu dzięki temu będzie miała content bardzo przemyślany od Dubiela, a wiadomo, że Alberto nie będzie nagrywał Disco Polo, bo no... No kuźwa, to jest tak głupia walka, no chłop, który wychodzi z Lonely, nie wygra tego, no. Marcin Dubiel boi się z Kacprem zawalczyć, co dopiero z Alberto. Nie będę gadał, ani razu nie powiedziałem, że ja wygram na 100%, tak? To jest MMA, ja zawsze powtarzam, to się wszystko może zdarzyć, ale ja idę tam po wygraną i tyle, no. No ta. Myślisz, że Dubiel serio myśli, że może wygrać? Znaczy, ja widziałem, że ludzie tam, którzy się znajomią z Dubielem, mówią, że no, on to ma szansę, zadziwi każdego. No, jasne. Ja jestem święcie przekonany, że te osoby, które mówią, że Dubiel ma szansę wygrać, to po prostu robią to, żeby więcej ludzi stawiało na Dubiela, a oni se więcej postawią na Alberto i dzięki temu więcej wygrają, no. Masz dodatkową motywację, która siedzi w drugim rzędzie, prawej strony. Popatrz na niego, on... Ja mówiłem o Natsu. Błoński, chcesz coś powiedzieć? Ja mówiłem o Natsu, że to jest twoja dodatkowa motywacja, bo nic się tak nie wyprowadzało z równowagi właśnie jak temat tego wspólnego, kulturalnego, jak wspomniał Alberto, ale wciąż śniadania. Spokojnie, jestem... To jest Kasprem wpadnę na te siadanko może. Przepraszam, no, nie będziesz miał okazji. Ten widok akurat dla mnie to jest abstrakcja. Lexi, która podobno jest bardzo wdzięczna Stuartowi i tak dalej, a bardzo nie lubiła Fagaty, nagle się bardzo z nią lubi, nawet po tych wyciekach dalej się z nią przyjaźni. A po lewej mamy Kacpra Blońskiego. Mamy Fagatę, Lexi i Kacpra Blońskiego. Kacper Bloński to w ogóle mówił, że Fagata najgorsza i tak dalej, a jest... No, w dystansie mniej niż metr pomiędzy, jakby z nią, więc bardzo mi tutaj to nie pasuje. Ale nie wiem, czy to jest, mi się wydaje, że to jest takie, wiecie, że wy, haha, patrz Marcin Dubiel, usiedliśmy na pierwszym rzędzie i siedzę koło Lexi, czyli twojej byłej dziewczyny, wiem, że cię piecze dupka, chyba o to bardziej chodzi. Można powiedzieć, że bardzo ciekawe posunięcie ze strony Blońskiego, więc gratuluję mu. Albert, tak szczerze, realnie podoba ci się Natsu, że tak ten, czy to jest taka po prostu podkrętka? Marcin, weź zatkaj uszy na chwilę. Nie, no wiecie, jakby ten, no nie jest zła, nie? Już mówiłem o tym. Marcin na kobietę, no. Ta walka Alberto oraz Marcina strasznie mi przypomina walkę Gimpera z Trombą, że wiecie, takie śmieszkowe dymy se robią, nie za duże te dymy, nie jest za bardzo cringe'owo, nie jest za bardzo ciekawie, ale też nie jest za bardzo nudno. Takie zbalansowane, ale coś, co nie powinno być walką wieczoru ewidentnie. Tak, no ale nie będę mu dziewczyny odbijał, chyba że sama zechce od niego. Tu siedzi, zobacz na nią. Zechce. Gdzie? A, tam. Siemano. O proszę, jak doszło do kontaktu, to nagle zarumieniony i się odwrócił od razu. Zakład, ale to samo. Na mnie rumieńców nie widać, kurde. To samo w make-up. Spoko, generalnie sobie jakoś lepiej przypominałem tą konferencję, bo tam chwilkę ją oglądałem, to może akurat trafiłem na najlepsze momenty faktycznie i jakąś większą ocenę o nich miałem. No nie wiem, całe te konferencje tego High League'u takie były okej, ale nie było jakichś takich super najlepszych momentów, za które będę pamiętał High League 3. Jest to kolejna po prostu taka gala, żeby odbębnić, tak mi się troszeczkę wydaje, tak samo jak te walki. Aczkolwiek te walki naprawdę są takie, że nie mogę się nawet ich doczekać niektórych, więc no. Kupujcie z mojego reflinka, macie w opisie, macie też na Twitterze, jakbyście zapomnieli, więc no. Ja się z wami żegnam, widzowie, miłego dnia wam życzę i do jutra.